Dotarliśmy już do lasu, na miejsce, gdzie będzie dużo grzybów. Hania twórczość swoją dzisiaj uruchamia. Kudary ma, kasztany i żołędzie. I grzybki borowiki. Dzięki! Nie samą główkę. O, koszyk się napełnia i Hani. I rozglądaj się, bo jak jest jeden, to jest więcej dookoła. Ale ja mam dopiero jeden. Patrz, tu jest Hania, bejbuszek taki jeszcze. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. A tutaj nam się schował grzybek. Piękny kapelusik, aż się uśmiecha. Ale trzeba będzie go zerwać, niestety. A tu taki baby, bejbuszek, malutki grzybeczek do koszyka. Pyk. Proszę. Dziękuję. Nożyk gdzie masz? Nie wiem. Tu w koszyku. Zobacz, co tam leży po twojej prawej stronie. Tutaj pod krzaczkiem, zobacz. Tu, Hania. Tu. Grzybek. Gdzie grzybek? Zobacz. Matko, matko. Co to jest? Dinozaur? A zobacz, a tam są zęby dinozaura. Tam dalej, widzisz? Co to jest, Hania? Zęby dinozaura? Zobacz. Co to jest? Nie wiem. Co? Pterodaktyl? Pterodaktyl. A ja mam to? Proszę bardzo. Jaki ładny. O, piękny tutaj pod krzaczkiem sobie siedział i czekał. Zobacz, Hania. Chcesz go? Tu, Haniu, zobacz. Tu. Nie wiem, tylko patrzę. No to weź nożyk, obejrzyj. Ty go znalazłaś. No dobrze, to szukaj. Mamy problem, bo Hania by chciała znajdować sama grzyby. No ale jak to dziecko nie zawsze widzi i nie wie, gdzie spojrzeć w tym lesie, gdzie te są grzybki. A tymczasem, zobaczcie, jest tutaj ten bejbuszek kolejny. Proszę. Dziękuję. Nożyk gdzie masz? Nie wiem. A tam? To jest taki mały? A co to za krzyk radości był? To ten taki mały? Ten nie, ale ten, co go wskazałaś, jest grzybem smaczny. Ewelinka zbiera tam. Hania tutaj sobie dasz radę, czy ci pomóc? Niech się uczy. A ja w międzyczasie też wypatrzyłem dwa ładne grzybki. Takie o, tutaj bracia, bliźniacy z ładnymi łebkami. Gratulacje, Hania. Już mam cztery. A zobacz, Hania, tam, jeszcze tam dalej, widzisz? Jaki wielki, widzisz? Potrafiliśmy na dobrą miejscu. Także jest niesamowity wysyp grzybów. Pięć mam! Patrz, tam jest jeszcze. Tu. Tu. To dwa. To nie zdepcz. No, ten nie, tylko ten większy. Taki babyk, nie? A ile robaczywych jest? Sześć! I tutaj jest, zobacz. I jest kolejny też tutaj. O, patrz, tu jest jeden i tu jest kolejny duży, ale wysyp grzybów się zaczął. Niesamowite to jest. Tutaj, Hania, zobacz. Widzisz te dwa duże? Ja idę za wami, też ciągle znajduję. Tutaj, zobacz, patrz, jeden i drugi. Tylko. Tutaj mamy do koszyka. A jak sobie mama radzi? Ale wiesz co? Sporo jest robaczywy. No, co zrobić? Po prostu, takie ładne, zobacz. Co zrobić? I wszystko robaczywe, zobacz. Pani, no. Niedobrze. Niedobrze, taki wysyp. Niestety. Co to za kolejny okrzyk radości? Dziecko, które się cieszy, bo znalazło co? Gdzieś dziewiątkę już mam. Dziewiątkę grzybów, tak? Tak. A tutaj na tej wzruszonej ziemi rosły sobie trzy takie o podgrzybki. A kawałeczek dalej następny. No i jest jeszcze kolejne, czyli kolejne dwa z tego miejsca.
a za drzewkiem uchował się ich kolejny braciszek. Schował się, żebym go nie widział. To połamane to mama wyrzuciła. Zobacz, ja tutaj dwa kolejne znalazłem, włożę ci do koszyka. Są jadalne? Robacze są. Z robakami. Spójrz, Hania, ile ja mam grzybków. A spójrz, ile ja. Już mam 8. A ty? Ale ty masz grzybków. A ty? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masz dopiero 6. Ile ja miałam? Ja ci włożę do koszyka. Nie! Proszę. Przesypiemy mamie teraz do tego większego. Tato! Tato! Słucham. Ja teraz ci mogę policzyć. I to teraz do mamy się spytam. Do mamy. A co zrobisz? Tak. Nie, poczekaj, ja muszę poobcinać, bo tata taki bałagan mi tu robi. Tato, ty tak nie możesz, bo ty tato mi wkładasz, a ja muszę je liczyć. No. I popsułeś wszystko. No i popsułem wszystko, a chciałem dobrze. I bądź tu, człowieku, mądry i idź z Hanią na grzyby, tak? Ja muszę liczyć te grzyby. Musi liczyć. Ile ich zbiera. Ewelinka przebiera Hani grzybki, zobaczcie, ile już znaleźliśmy w takim koszyku. Myślę, bardzo dużo jest. Wykręcimy kolejnego grzybka. I przekażemy do koszyka. Wykręcony. Ja się znajduję. No to szukaj, szukaj. I kolejne małe gniazdko czarnych łebków. Ciach. Jest i drugi. Tu jest trzeci. I zaraz się rozejrzymy, czy nie ma tutaj ich więcej. I następne do koszyka. Ocet będą. Włożę ci do koszyka kolejnego, albo ci przekażę do obcięcia. Daj, bo ty obcięcia. Z mi tu wrzucasz. Mam jednego. A co ty tam masz, dziewczynko? Mam grzybka. Już podejdziemy zobaczyć do ciebie. A to myślisz, że my zabłądziliśmy? A dlaczego tam jest droga? No nie wiem, a którędy mamy iść do samochodu? Wrócić się do góry tutaj, gdzie mama stoi? Czy w stronę drogi iść? W stronę drogi. No to prowadź. Jak się idzie w stronę drogi, to można sobie zakręcić w lewą i potem zajść. No to prowadź. Ja jak nic podchodzę do samochodu, a tu nie ma kierunkowskazu. Albo ktoś zaiwanił, albo gdzieś zgubiłem. Natomiast jak jechaliśmy, nie słyszałem, żeby ta lampa spadała. Jaja jak berety. Kradzież na grzybobraniu. Kurde. A tam idą dziewczyny. Zadowolone. No. Zadowolona? Żeby nie ja, to byś zabłądziła w lesie. Przyprowadziłem cię do samochodu. Tak, to ja znalazłam. Bo ja widziałam, że tu widziałam. Że te auto widziałam. Ale wiesz, co się stało? Co? Kierunkowskaz nam albo zaiwanili, albo gdzieś zgubiliśmy. Co ty? No mówię ci poważnie, zobacz. Beka jak nic. A tu taki parking. Zobacz, Hania. Widzisz? No. No tutaj, zobacz. Tata co to gapa. Się stanęło? Nie ma. Może ty wymontowałaś? Nie, nie. Tego to jeszcze w kinie nie grali. Skończyliśmy grzybobranie. Uzbieraliśmy... Znalazłam tylko ostatniego. Jedną trzecią koszyka. Ile? Ponad godzinkę byliśmy. Zabłądziliśmy przez Hanie w lesie. Ponad godzinę i pół godziny. Zabłądziliśmy przez Hanię w lesie, prawda? Tak, przez ciebie. Gdzie? Przeze mnie. A kto poszedł w lewo? Hania? Także zbieramy więc się. Chodźmy do auta, byśmy się krepić. Idziemy do domu, ale muszę najpierw zainteresować się kierunkowskazem. Zobaczyć, co się stało, bo musimy jakoś do domu dojechać. Będziemy ręką machać. Hania. Zawsze z przygodami. Kto chodzi dziś po lesie, la 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 la, to piękna pani jesień, koszyku dary ma, żołędzie i kasztany, grzybki, borowiki i koszyk pełny grzybków. Ewelinka
bystra dziewczynka, że tak powiem. Wróciliśmy z grzybobrania, już od razu wzięła się i zawykowała dwa słoiki grzybów. Już mam chęć na te w occie. Kierunkowskaz nie odnalazł się, prawdopodobnie zgubił nam się podczas dojazdu do lasu. Nie byliśmy dzisiaj na poszukiwaniach, wybraliśmy się na grzybobranie, ponieważ byliśmy gdzie? W Warszawie. W Warszawie, byliśmy na nagraniu w telewizji TVN. Zajrzyjcie do naszej grupy, też tam zamieściliśmy link do filmu. Będziecie mogli obejrzeć, co tam gadaliśmy w tym TVN-ie. Także rodzinka detektorystów na Facebooku, to my. Tam jest link, także możecie zobaczyć filmik. My idziemy dalej odpoczywać. Ten spacer w lesie dużo dla nas zrobił dobrego, bo trochę się zrelaksowaliśmy, a jutro rzeczywistość. Wracamy do pracy i też jedziemy na poszukiwania, ale to już zobaczycie w kolejnym filmiku w czwartek. Także do zobaczenia i na razie, do następnego. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.